To była zbrodnia idealna. Teraz kumpele są bogate i stać je na wszystko, czego tylko chcą. O, przestępczynie zapłacą za swoją chciwość. Wróżka wysyła je do 100 warstw wszechświata. O, to dopiero sen. Czas na poranną rutynę. Czy magia serio działa? Musi przyjąć wyzwanie. Tyle pasty starczy, żeby pokryć całe ciało. I zostało coś na śniadanie. Co za strata. Przynajmniej ma fantastyczny uśmiech. W tym świecie jedna puszka coli nie wystarczy. Potrzeba większej. 100 razy większej. To są warunki wyzwania. Istnieje sposób na wypicie wszystkiego. Wypełnienie puszki wymaga dużo pracy. Przyda się tu pomoc. Musimy nurkować. Proponuję mega łyżkę. Trzeba pracować skrupulatnie. Ale efekty będą super. What? Nawet impostor z Emang As poddał się, widząc taki wynalazek. A oto słodka nagroda dla spryciarzy. Brrr. Ohydny zapach. Nick musi coś z tym zrobić. Pychota. Nick musi odświeżyć nie tylko oddech, ale i pamięć. Oto 100 warstw challenge. Zmierzy się z wielką Hubą Bubą. Ile tu smaków! Dobra, egzotyczny owoc, jagody. Trochę coli. Jak przerzuć tyle gumy? Teraz musi trochę ponaciskać. O, może odlecieć na tym balonie z gumy. Ups! Chyba się zagapił. Pryszcze nie popsują Alex humoru. Zawsze ma przy sobie maseczkę na trądzik. Oczywiście nie należy nakładać jeszcze 99 warstw. Ale wyzwanie to wyzwanie. Ostatnia warstwa idzie na nos. Dziewczyna chyba trochę przesadziła. Wow! Niesamowite! Alex wygląda o 20 lat młodziej. Mel jak co rano idzie biegać. Ale w świecie 100 warstw musi zapomnieć o super wyglądzie. Żadna faszjonistka nie połączyłaby na druku w panterkę i w kształty. To chyba nie jedyny problem. Potrzebny będzie dźwig. Jak Mel mogła doprowadzić się do takiego stanu? Kolorowe naleśniki są super na imprezę. Wieża ze 100 naleśników to coś niezwykłego. Wow! Sprawdźmy zręczność kumpli. Taka poza sprawi, że zapomnisz o jedzeniu. A naleśniki są tak pyszne. Gimnastyka jest fajna,
Mel zna sekrety dobrego treningu. Ciężarki w kształcie pączków urozmaicą ćwiczenia. Znacznie lepiej. Ten facet pewnie kocha wyciskać. To musi być bardzo ciężkie. To ćwiczenie zwane jest wyciskaniem żołnierskim. Mel radzi sobie z nim bez problemów. Alex zawsze umie zachować spokój. Nawet w szalonym świecie stu warstw. Lepiej upewnić się, o czym gada kumpela. To dostawa pizzy. Monitoring chyba się psuje. Wow! Z takim talentem można występować w cyrku. 100 pizz na raz. Dziewczyny szykują się na niezłą imprezę. Jest trudno. Wciąż muszą trzymać się zasad challenge'u. Zestaw Lego z pizzy wygląda oryginalnie. Dziewczyny mają talent do architektury. Do takiej pizzy trzeba wielkiej buzi. Ups! Ktoś tu się przeliczył! Przegrany dostanie nagrodę pocieszenia. Alex cały czas przeszkadzają włosy. Ale jest łatwe rozwiązanie. Voila! Ale za wcześnie na relaks. Deszcz gumek do włosów to kolejny challenge. Trzeba mieć skilla. Lecz za kilka godzin Alex będzie jak diabolina. No, prawie. Dziewczyny kochają maseczki z czekolady. Ale pysznie pachnie. I nawet się nie tyje. Super! Oh. Wąsowa wróżka nie da jej spokoju. 100 warstw czekolady! Marzenie łakomczuchów zmienia się w koszmar. Nogi Mel wyglądają jak rurki czekoladowe. Cóż, już nie założę miniówki. Jest przerażona gipsem z czekolady. Ale Nick wszędzie znajdzie pozytywy. Tylko luzaki grają i słuchają heavy metalu. Trzeba więcej basów. Szkoda, że Alex nie zna się na rock'n'rollu. Woli BTS. Alex na pewno się odegra. A póki co przerwa. Jak nikt się obudzi, to będzie skandal. Ale to 100 warstw challenge. Nawet lepiej. Jeszcze trochę dla pewności. Taka fryzura wymaga niezłego lakieru. Setna butelka może ustanowić rekord świata. Nick budzi się z ciężką głową. Ha! Niezły styl. Czas wyjść na scenę.
przez ten hałas włosy Alex stroszą się nawet bez lakieru. O nie! Trzeba pomóc temu biedakowi. Ha! Daje radę flirtować ze ślicznotkami. Mel i Alex nauczyły się trochę o hojności. Czas wracać do rzeczywistości.